Siemaneczko, witajcie. Witam was w poradniku do systemu najemników. Chciałbym w tym poradniku powiedzieć kilka słów właśnie o tym systemie i przybliżyć go wszystkim. Mianowicie, może na początku chciałbym zacząć od tego, w mojej ocenie, do kogo ten system jest aktualnie kierowany. No i w mojej ocenie ten system jest kierowany do postaci, które są w stanie jakby sukcesywnie ten poziom zwiększać. No bo na niskim poziomie te nagrody są, powiedziałbym, useless. Dostęp do licencji najemnika też jest tylko i wyłącznie gdzieś tam na jucharze z bossów, ewentualnie z ISA, ale tego nie polecałbym, nie opłaca się, tam jest w granicach 50 SM za jedną licencję najemnika, więc to jest w mojej ocenie całkowita strata pieniędzy. Dobrze, więc idąc dalej. Dlaczego ten level jest tak ważny? Ze względu na to, że im macie wyższy poziom, tym te nagrody za najemników są coraz lepsze. I takie, w mojej ocenie, sensowne nagrody zaczynają się od poziomu 10 czempiona w górę. No i tam tak naprawdę przy poziomie 20 poziomie czempiona dostajecie już najlepszą misję, a mianowicie jest to misja Schronienie Północnego Wiatru. No i tam już możecie dostać, w mojej ocenie, bardzo sensowne nagrody. Mianowicie są tam Kamienie Broni Północnego Wiatru po 5 sztuk z plusem, bez plusa, Połyskująca Biała Perła, Błogosławieństwo 6-7, Smocza Skrzynia Słabego Lastora, 5 dodań, 5 zmianek i 3 zamarznięte klucze. No i tak, zacznijmy od omówienia tego, jak to działa. W pierwszej kolejności idziecie sobie, dajmy na to, na Johare, zbijacie bossy, z których dostajecie licencje najemników. Tam od mapy Namgan w górę już te licencje najemników z tych bossów lecą. Następnie jak macie taką licencję, to możecie ją użyć. Z czego użycie tej licencji zawsze kosztuje 5 milionów yangów. Jeżeli klikniecie tak, zabierze wam kasę, doda wam najemnika. No i ci najemnicy generalnie są losowi. Macie tutaj jakichś zbierających, zręcznych, normalnych, szczęśliwych i tak dalej. Teraz ciekawostka, którą tak naprawdę dowiedziałem się przed chwilą, jak przeglądałem sobie wiki, czy czegoś nie przegapiłem. I jest coś takiego, że opłaca się podbijać zręcznego, silnego, doświadczonego, zbierającego i szczęśliwego. Jeżeli oni po poziomie 10 otrzymają specjalizację dla zręcznego, badacz, silnego, wojownik, doświadczonego, zbawiciel, zbierającego, zbieracz i szczęśliwego, szczęściarz, to będą mieli podwójny bonus. Nie wiem, jakoś mi to kiedyś tam uciekło, nie zauważyłem tego, nie wiem, może mi to, no nie zapadło mi to po prostu w pamięć. No jest to naprawdę, wydaje mi się, game changer i warto na to zwrócić uwagę. Z racji, że normalny nie ma jakby tego bonusu, to w mojej ocenie tego normalnego w takim razie nie opłaca się w ogóle levelować. To nie jest do skipnięcia. A pozostałych, no po prostu podbijacie do 10, liczycie na to, że dostanie specjalizację i będzie miał tą specjalizację, jaką dany najemnik powinien otrzymać. I wtedy macie ten dodatkowy bonus. No do waszej decyzji, czy tak będziecie robić, czy nie. No i specjalizacja to jest coś takiego, co najemnik może zdobyć po przekroczeniu 10, 20 i 30 poziomu czempiona. Zawsze macie na to 50% i albo się uda, albo się nie uda. No, taka tutaj logika. No i na przykład mam takiego jednego najemnika, który ma 13 poziom, bo został wylevelowany za pomocą trenującego. I drugiego, który też ma 13, ale no niestety tej specjalizacji nie dostał. Tutaj jest specjalizacja wojownik i ta specjalizacja wojownik tutaj pozwala, no wojownik zwiększa szansę na sukces plus 1% i ryzyko kontuzji zmniejsza o 1%. Czyli taki, bym powiedział, w sumie spoko sprawa, bo macie większą szansę na sukces i mniejsze ryzyko, że wróci najemnik kontuzjowany. No i jak działa ta specjalizacja? Specjalizacja działa w ten sposób, że jeżeli wybierzecie takiego najemnika, to on oprócz tego, że ma podstawę 2,6 szansy na sukces dodatkowo, to ma jeszcze tą specjalizację i daje właśnie plus 1% szansy na sukces do tego ogólnego wyniku i zmniejsza ryzyko kontuzji. No więc bym powiedział, taka spoko sprawa. No i następnie można go wylevelować właśnie tam na wyższy poziom 20. Ja robię zazwyczaj tak, że go leveluję
do tego 13 tym trenerem, następnie do 20 dalej tymi trenerami, bo to tak naprawdę niczym innym się sensownie nie da levelować do wyższych poziomów. I jak na 20 dostanie specjalizację, to wtedy go leveluje jeszcze do 30. Jeżeli inaczej, nie dostanie specjalizacji, bo on już musi ją mieć przy 10 poziomie, właśnie specjalizację jakąś z poziomem niski. Następnie przy 20 poziomie chcemy, żeby on wskoczył na specjalizację średni. I jeżeli ma 20 poziom lub wyżej i nie ma tej specjalizacji średni, tylko ma nadal niski, to ja zawsze takiego właśnie tutaj najemnika zostawiam i po prostu robię kolejnego i kolejnego, kolejnego, żeby ostatecznie dojść do takich najemników, którzy mają wszędzie specjalizację na średnim poziomie przy poziomie tego najemnika w granicach tam właśnie 20 do 30. No i przy 30 poziomie znowu macie 50-50. Albo się uda i będzie najemnik ze specjalizacją właśnie wysoki, albo zostanie średni. No ale tam już nie macie nic do zrobienia, no po prostu albo się tak trafi i zostaje taki. Ważne, że już jest na tym poziomie 30. Fajnie jakby był z tą specjalizacją wysoki, no ale jak nie będzie, to trudno nic nie zrobicie. No to by było właśnie o najemnikach. Jeszcze o trenerze powiem. Trener, generalnie z mojego doświadczenia, to tak mniej więcej 10% macie szans na to, że jak sobie właśnie te licencje najemnika klikacie, to dostaniecie trenera. No czasem przyfarcicie, nawet dwa z rzędu można trafić, a czasem no lecą po prostu sami zwykli, nie? Jeszcze tak sobie parę razy kliknę, o widzicie, pyk, trener, dostałem trenera. No i takim trenerem właśnie możemy sobie podbić tego najemnika na jakiś tam wyższy poziom. No tutaj możemy sobie podbić tego na przykład na poziom 16. Warto powiedzieć, że jeżeli będziecie mieli specjalizację wojownik, a będzie jakiś typ misji, typ zadania, który będzie wymagał innego najemnika, to ta specjalizacja, ona nic nie daje. Liczy się wtedy tylko i wyłącznie ta podstawa, czyli te 2,6 szansy na sukces. No i zapytacie, jaka specjalizacja jest najlepsza? W mojej ocenie, jaka się trafi. Dlaczego tak uważam? Uważam tak ze względu na to, że z tego co zauważyłem, to po prostu te typy zadania się zmieniają. Możecie mieć na przykład zadanie Dolina i typ zadania Szczęściarz. Widzicie, tutaj macie zniszczenie, ale jakby zalecany najemnik to Szczęściarz. Tutaj macie zniszczenie, nie ma typu najemnika. Tu macie zniszczenie i pyk Wybawca. Ważne, żeby zdecydować, czy chce się levelować jakby tutaj najemników, którzy mają zwiększoną szansę na sukces, czy na przykład zwiększoną szansę na sukces, ale i też ryzyko kontuzji. Bo w mojej ocenie tylko tych dwóch się opłaca robić. No i albo macie po prostu zwiększoną szansę na sukces i to jest jedyny, że tak powiem, plus, nie ma żadnych minusów. Albo macie właśnie zwiększoną szansę na sukces, która nie daje 0,2, a 0,3, czyli 50% więcej, ale macie też dodatkowo ryzyko kontuzji plus 0,6, które też sukcesywnie wzrasta. I im wyższy poziom, tym po prostu to ryzyko jest coraz większe, tak samo jak i szansa na sukces. Czyli tutaj mam na przykład takiego szczęśliwego z zwiększonym ryzykiem kontuzji i tą szansą na sukces, no to jakby zawsze idzie ze sobą w parze, nie da się mieć innego, przynajmniej ja nigdy nie miałem. No i tutaj porównanie do tego samego poziomu, który ma tylko i wyłącznie szansę na sukces. Tam na specjalizację nie patrzcie, patrzcie tylko i wyłącznie na te statystyki powyżej. Czyli tu mamy 2,6 szansę na sukces, a tu mamy 3,9. Więc no 50% więcej po prostu macie szansy na sukces względem takiej podstawy. Z czym się to wiąże? No wiąże się to z tym, że będziecie częściej właśnie najemnicy będą wracać po wyprawie kontuzjowani. I tak naprawdę z mojego doświadczenia nie ma jakiegoś większego znaczenia, czy ta wyprawa przebiegła pomyślnie, czy nie pomyślnie. Ci najemnicy po prostu średnio, jak wysyłacie 6 najemników, to średnio tam 2 najemników przychodzi kontuzjowanych. Więc można by powiedzieć, że średnio na jedną właśnie ekspedycję, że tak powiem, potrzebujecie 2 ekspresowe leczenia najemnika. Kolejna kwestia, mianowicie esencja komendanta Legionu. Generalnie działa to w ten sposób,
że jeżeli wyślecie tutaj swoich najemników na ekspedycję, oni wrócą, to macie możliwość, żeby tego użyć. No i działa to w ten sposób, że jeżeli macie tutaj takie nagrody po jednej sztuce, wrócą tutaj z tej ekspedycji, dacie sprawdzić wyniki, wyskoczy wam informacja, czy chcecie użyć właśnie tej esencji komendanta Legionu. I teraz tak, to jest super pod tym względem, że jeżeli się nie uda, to nie stracicie tego. Jeżeli się uda, no to właśnie zostanie to zużyte i zamiast jednej sztuki dostajecie wszystko razy dwa, nie? Czyli po prostu jak to będzie, nie wiem, 2, 2, 2, 2, to dostanie się 4, 4, 4, 4. Także jak dla mnie jest to spoko opcja. Problemem jest cena tego i cena, już wam mówię, 100 smoczych znaków lub 25 smoczych monet, z czego jak weźmiecie 25 sztuk, to macie tam delikatny rabat. I czy to się opłaca? W mojej ocenie na tą najlepszą misję opłaca się. Jest, no są tam po prostu fajne nagrody i w mojej ocenie to się po prostu kalkuluje, żeby to robić. No i teraz tak, wysłałem najemników na wyprawę. Udało się tutaj, czas się skończył tak naprawdę. Możemy teraz sprawdzić wyniki. No i zobaczmy. Tutaj mam informację, czy właśnie chcemy użyć tej esencji komendanta Legionu. Chcę jej użyć ze względu na to, żeby po prostu sprawdzić i wam pokazać. Także używamy. No i wow, eksploracja, udało się, pomyślnie zakończone. Jeden z najemników wrócił kontuzjowany. Możemy go tu już tam naprawić tym ekspresowym leczeniem. No i te nagrody, które mieliśmy tam dostać tak naprawdę pojedynczo, dostaliśmy teraz jakby podwójnie, no nie? Czyli tam było właśnie po jednej sztuce tego wszystkiego i dostaliśmy po dwie sztuki. Możemy jeszcze sprawdzić, to było wieża demonów, tak? Tak, to było to, wieża demonów. No i tutaj z nich, no na pewno się nie opłaca tych skrzyni eksploracji, no ale zobaczmy, co tam dostaniemy. O, pyk, pleryna męstwa, miedziana bransoleta i tutaj, także widzicie. Warto oczywiście jeszcze powiedzieć, że każde zadanie wymaga danej wytrzymałości. Ta wytrzymałość jest podstawowa w zależności od zadania. Im jakby zadanie, które wymaga wyższego poziomu najemnika, tym podstawowa ilość wymaganej wytrzymałości jest coraz większa. Każdy następny najemnik potrzebuje dodatkową wytrzymałość. Im wyższy poziom, tym ten każdy najemnik potrzebuje tej wytrzymałości jeszcze więcej. Wytrzymałość zdobywa się za misję. Misję mamy dostępną tutaj w misjach gry. Jest to misja o nazwie Wyślij najemników, jest ona powtarzalna. No i możemy ją robić raz dziennie. Możemy ją robić tylko wtedy, jeżeli wytrzymałość jest mniejsza, aktualna wytrzymałość jest mniejsza od maksymalnej. No i tak naprawdę ostatnia kwestia, mianowicie kwestia odnawiania zadań. Wygląda tak, że raz na 24 godziny możemy te zadania odnowić. Możemy to zrobić, jeżeli nie zrobiliśmy żadnego z tych zadań lub jeżeli je zrobiliśmy. Raz na 24 godziny możemy coś takiego zrobić. Czy chcemy kontynuować? Tak, chcemy. No i widzicie, zostały tutaj wszystkie, które mieliśmy, zostały na nowo tutaj przelosowane. No i następny raz możemy dokładnie za 24 godziny od kliknięcia. No i to tak naprawdę jest wszystko. Wydaje mi się, że każdy aspekt tego systemu najemników udało mi się poruszyć. Dajcie znać, czy taki format wam się podoba, czy chcecie więcej tego typu poradników. A jeżeli tak, to zostawcie jakiś komentarz, czego byście oczekiwali. Mam trochę teraz więcej czasu, więc chętnie ponagrywam właśnie jakieś poradniki. No i co? Żegnam się z wami, życzę wam powodzenia i trzymajcie się, na razie, żółwik.